Regionalny System Ostrzegania, czyli RSO, to unikatowy w świecie system powiadamiania o poważnych zagrożeniach czy katastrofach, na przykład takich jak wichury, tornada, powodzie czy zagrożenia epidemiologiczne. To sytuacje, których nie da się wyeliminować, ale dzięki szybkiej informacji i reakcji można je zminimalizować. Ostrzeganie i informowanie. Temu właśnie służy RSO, które od stycznia 2015 roku funkcjonuje w całej Polsce z podziałem na poszczególne województwa. System się rozwija i będzie uzupełniony o kolejne usługi. Zasada działania Regionalnego Systemu Ostrzegania jest prosta. Wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego zbierają informacje ze wszystkich służb oraz wielu różnych instytucji, takich jak chociażby Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ostrzeżenia i informacje o zagrożeniach pojawiają się w kanałach TVP, naziemnej telewizji cyfrowej, w telegazecie, na stronach urzędów wojewódzkich i bezpłatnych aplikacjach telefonicznych, dostępnych na platformach Android, iOS i Windows Phone. Odbieranie informacji przekazywanych przez Regionalny System Ostrzegania jest bardzo proste. Przy korzystaniu z komputera wystarczy wybrać stronę danego urzędu wojewódzkiego. W przypadku telewizji informacje pojawiają się same w formie napisów. Ostrzeżenia pokazują się także w telewizorach dostosowanych do potrzeb telewizji hybrydowej, czyli takiej, która łączy telewizję z internetem. W smartfonie wystarczy pobrać bezpłatną aplikację, która będzie wysyłać komunikaty z wybranego województwa z ważnymi ostrzeżeniami i informacjami dotyczącymi sytuacji meteorologicznej czy hydrologicznej. W drugiej połowie roku dostępna będzie usługa powiadamiania przez SMS. Regionalny System Ostrzegania RSO powstał przy współpracy Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz Telewizji Polskiej SA.